TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Tomek, twój pierwszy mecz w wyjściowym składzie ruchu Chorzów i od razu zostajesz jednym z bohaterów. Dużo emocji w twoim życiu ten ostatni tydzień przyniósł. Tak, w tamtym tygodniu debiut, czerwona kartka, wchodzę na karny. No, fajnie to wszystko wygląda jak na razie. No, cieszę się z tego, że to idzie w takim kierunku. A powiedz o tym rzucie karnym, bo wiemy, że miałeś tam przed obroną miałeś suflera. Tak, Fosa do mnie podbiegł i powiedział, że mam się rzucić w prawo, bo dużo oglądał jego karne i no, po prostu posłuchałem naszego kapitana, bo kto by nie posłuchał. Jak dużo dało ci to przetarcie sprzed tygodnia w kontekście tego dzisiejszego meczu? Nie, no, czułem się pewniej bardziej tak. No, w sumie drużyna mi też bardzo pomogła. No i dziękuję mi za to. Jakby sytuacja zdrowotna naszych bramkarzy Kamila Lecha i też pauza Dawida Smuga sprawia, że prawdopodobnie będziesz bronił również za tydzień w kolejnych derbach z Polonią Bytą. Tu już chyba tych emocji będzie chyba mniej tego stresu. No tak, dzisiaj już też było mniej tych emocji i no, mam nadzieję, że zagram w następnym tygodniu, bo fajnie by było zagrać w kolejnych derbach.